Dzień dobry, witamy Państwa w nowym roku. Miejmy nadzieję, że rok ten będzie dla nas łaskawszy. Witamy na otwarciu pierwszej wystawy malarstwa pana Piotra Ambroziaka pod tytułem Co z tą neoekspresją? Tradycyjnie, jak to zwykle na naszych wernisażach bywa, ja pokrótce przedstawię sylwetkę artysty, a później porozmawiamy sobie z autorem na temat obrazów, które prezentuje na naszej wystawie. Szanowni Państwo, pan Piotr Ambroziak urodził się w 1971 roku, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Przede wszystkim jest autorem obrazów i obiektów, ale wypowiada się w różnych dziedzinach sztuki, często zacierając między nimi granice. Jest uczestnikiem wielu stowarzyszeń artystycznych, między innymi Kultura Aktywna, Młodzi Sztuką, Otwarta Wystawa, a także jest organizatorem Warsaw of Art, niezależnych pokazów sztuki. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych, jest autorem licznych wystaw indywidualnych. Jego prace były wielokrotnie nagradzane i są w wielu szanowanych kolekcjach. Piotrze. Dzień dobry Państwu. Miło bardzo gościć Ciebie i Twoje obrazy w naszej galerii. Ja też dziękuję bardzo za zaproszenie. Przyznam się szczerze i to nie mówię tylko w swoim imieniu, ale całej tutaj załogi galerii. Świetnie nam się te obrazy wieszało. Kilka dni już tu z nimi żyjemy i bardzo dobrze się z nimi obcuję. To cieszę się, że nie gryzą się. Nie. Bardzo... Powiem szczerze, że są to obrazy trudne w reprodukcji. Dużo emocji mają. Tak, one są trudne w reprodukcji, dlatego materiał zdjęciowy, który do nas doszedł, był fajny, natomiast to, co zobaczyliśmy na żywo, jest po prostu świetne i bardzo dobrze z tym się obcuje. Ja chciałabym porozmawiać z Tobą o tych obrazach. W tej chwili oglądamy tutaj na ekranie obraz, który jest za nami, pierwszy, ale ja bym chciała o tej neoekspresji porozmawiać, bo ekspresja, ja mam problem z tą neoekspresją, ponieważ w tym malarstwie właściwie nie z ekspresją, tylko z tym przedrostkiem neo, ponieważ w Twoim malarstwie bardzo, bardzo ekspresyjnym jest wiele kodów kulturowych, które, że tak, są o wiele wcześniejsze niż neo. Dlatego ta ekspresja dla mnie jest bardzo głęboko zakorzeniona i ona ma wiele korzeni w tradycji, w kulturze, bo widzimy tutaj i ślady prehistoryczne, i kobiece demony, no i neony, które towarzyszą nam już przecież od wielu, wielu lat. To może tak pokrótce powiem, że większość tych prac, które tutaj są, oprócz tych nowych, to jest część mojej pracy doktorskiej, która była na temat siły wyczerpanego gestu, gest jako tożsamość twórcza artysty, gdzie przeprowadzałem taki proces badawczy, czym jest ekspresja, czym jest gest, czy ten gest jest wyeksploatowany, czy nadal on może się rozwijać, a jednocześnie w całym tym swoim procesie badawczym odwoływałem się do ekspresji lat 80. i ten przedrostek i to wszystko jest związane z tym, że z jednej strony mamy ekspresję, która powstawała w latach 80. i ekspresję, która była przedwojenną ekspresją, a jednocześnie ona cały czas trwa i się rozwija. I cała ta praca doktorska była o tym, że ten gest cały czas się nie wyczerpuje, dlatego że jest indywidualnie powiązany z tożsamością artysty i z jego światem. A jednocześnie też ta praca była takim powrotem do tego, czy jest sens malować tak, jak była ekspresja lat 80., jak Nowidzicy. I w tym procesie cały czas jest jakby stwierdzone, że ten gest powinien się rozwijać. I jednocześnie się cofam do prehistorii, do Altamiry, gdzie to były pierwsze świątynie sztuki, do tych czasów współczesnych, które tutaj są. I to jest wszystko to, co przez moje doświadczenie jest przefiltrowane. Ja właśnie dostrzegam w tych obrazach i przyznam się, że
właśnie dostrzegam to, że ta ekspresja była głównym środkiem wyrazu właśnie w czasach prehistorycznych, które teraz oglądając tą wystawę uświadomiłam to sobie. To znaczy, no i właśnie tutaj jest to wyjście od tego pierwszego gestu, te wszystkie pierwsze gesty, czy to są gesty dzieci, czy to są gesty pierwotne, to są gesty nieświadome, czyli wychodzące głęboko spod świadomości. A teraz te gesty, które są u mnie, jedna część tych gestów jest nieświadoma z twórczego tworzenia i eksperymentu, a inne są już jakby dalszym etapem już wykorzystania tego procesu twórczego, odkrycia na nowo siebie, odkrycia pewnych świadomych procesów, czego wynikiem na przykład jest neon świetny, który naśladuje mój gest pędzlem. Świetnie. Ja myślę, że przejdziemy teraz do kolejnych obrazów i przy okazji oglądania tych obrazów, które prezentujemy na wystawie, porozmawiamy sobie jeszcze o ekspresji, o neoekspresji, o kodach kulturowych. Obraz za nami. No to jest właśnie zderzenie tych dwóch światów, czyli z jednej strony jeszcze ta moja figuracja, która to jest właśnie pierwszy obraz, który namalowałem do pracy doktorskiej, gdzie mam jeszcze, ja wcześniej byłem malarzem figuratywnym i jeden z moich problemów figuracji było to, że stałem przed ścianą i mnie męczyło bardzo to, że musiałem się zastanowić, co chcę namalować i jak mam to namalować. I to jest właśnie to zderzenie tego procesu, czyli że z jednej strony mamy tą jeszcze dzikość moją w jakimś sensie figuratywną, a z drugiej strony powstaje już ten gest, który kumuluje się jako abstrakcja. I to jest takie pierwsze zderzenie. Te duże prace są tym zderzeniem jeszcze tych moich dwóch światów i tego jakby procesu. No bo właśnie oglądając te obrazy też zastanawiałam się właśnie na temat abstrakcji. Bo twoje obrazy nie są abstrakcyjne, pomimo tego, że chciałoby się tak myśleć, ale one nie są abstrakcyjne. W każdym z nich można się doczytać pewnych nawiązań do form. Myślę, że to się właśnie wywodzi z tego, że cały czas ta figuracja, ja walczę ze sobą pomiędzy przedstawieniem figuratywnym, a poprzez przejście na drugą stronę lustra i odszukanie jakichś ukrytych treści, które bardzo często odkrywam w czasie procesu twórczego. Mamy kolejny obraz. No tak, to są właśnie te przejściowe, te, które teraz oglądamy, to są właśnie te przejścia od figuracji do jakby poszukiwań gestu, poszukiwań form, które w jakimś sensie już nie naśladują tą, jak to można powiedzieć, bohatera planu pierwszego. W tym jest jak najmniej figuracji. Tak, to już jest ostatni, jeden z moich ostatnich obrazów. Ale muszę powiedzieć, że pod spodem było dużo figuracji. Tu jest bardzo dużo nawarstwień, zamalowań. Ciekawe to są rozwiązania i dlatego zachęcam do wizyty w galerii, ponieważ niestety tego się nie da pokazać. Ani na ekranie komputera, ani filmując. To trzeba zobaczyć z bliska, żeby docenić właśnie działanie chociażby żywicy, która jest na płótnie i która wydobywa kolor, która w specyficzny sposób zachowuje się na płótnie, gdzie w pewne momenty są błyszczące, pewne matowe. Przejdźmy dalej po naszej wystawie. Neony. Neony jako gest. No to już jest ostatni etap tej mojej pracy i tego całego procesu badawczego, gdzie gest malarski jest odwzorowany przez neon i ten neon w jakimś sensie wygaszony czy niezapalony pokazuje ten gest, a świetny w jakimś sensie cały czas potęguje i uwypukla ten gest. I on wciąż może trwać poprzez włączenie, wyłączenie, a jednocześnie bardzo zmienia też całą strukturę obrazu, czyli poprzez kolor, w zależności od tego, w jakim momencie jest zapalony, czy przy świetle dziennym, czy nocnym, ten obraz żyje. I w jakimś sensie jest to trudne, to jest też jednocześnie ciekawe w odbiorze, ponieważ obraz cały czas żyje, czyli to malarstwo nie staje się martwym malarstwem 2D, tylko jednocześnie... Nie, jest zdecydowanie trójwymiarowe, staje się trójwymiarowe ze względów technologicznych. I co odbiorcy zauważają, że ten obraz wciąż się zmienia i coś można nowego w nim odkryć.
Te obrazy z neonami będzie można obserwować w naszych oknach galerii, ponieważ nie wszystkie obrazy będą eksponowane na sali. Cztery z nich, cztery obrazy z neonami będą w naszych oknach galernianych i będzie je można obserwować o różnych porach dnia, nocy. My je będziemy raz mam nadzieję, że będą włączone cały czas, bo ostatnio byłem na wystawie, gdzie kończyła się godzina 17 i było wyłączone. Obiecuję, że nie będziemy oszczędzać na dobrze, prądzie. Dobrze, cieszę się. Ja powiem szczerze, że my czekając na tą wystawę, myśleliśmy tutaj, że te neony będą takim najbardziej kolorowym punktem, taką największą atrakcją. A ja muszę ci powiedzieć, że one owszem są atrakcją, są inne, ale twoje malarstwo pomimo tej ekspresji jest niezwykle dekoracyjne i bardzo atrakcyjne wizualnie. Dlatego my tutaj mamy faworytów wśród obrazów, które nie mają neonów, a świecą po prostu swoim wewnętrznym blaskiem. Są niezwykle dobrze zakomponowane, są pięknie działają czystym kolorem. Może o kompozycji to jak najmniej myślę w czasie tworzenia. No ale to jest ale rzecz, to jest... którą albo artysta ma, albo jej nie ma. Ale rzeczywiście jestem kolorystą i duży wpływ na kolory moje miały wpływ podróży po Azji, gdzie te ferwy kolorów eksplodujące na każdym miejscu bardzo mocno wpłynęły na mnie. I trzeba jednak pamiętać, że jesteśmy ze smutnego kraju, w którym kolor dzienny jest światłem przytłumionym przez klimat, przez to, że no nie żyjemy w Toskanii. Przecież artyści polscy jeździli do Włoch, żeby mieć to światło. Więc w jakimś sensie ten kolor we mnie żyje i on właśnie eksponuje się tutaj. Ale z drugiej strony no, te obrazy, jak tutaj powiedzieliśmy, zakrzyczały te neony też. Tak, one są bardzo mocne. Ja tutaj włączyłam ten obraz, który my widzimy tutaj siedząc naprzeciwko i oglądając te obrazy, tego właśnie też nie da się zobaczyć na reprodukcji. To, zapraszamy na wystawę. Tak, nie da się zobaczyć tego na reprodukcji, nie da się tego zobaczyć nawet na zbliżeniach filmowych. One są bardzo wysmakowane fakturalnie i przy nakładaniu farby. To powiem, że dlatego, że malowałem je w mieszkaniu i miałem tylko 3 metry albo 2,5 metra odejścia, cała ściana w pokoju i to też jest właśnie bardzo ciekawe, że to jest ciekawe, właśnie bardzo charakterystyczne dla malarzy, którzy malują z bliska, tak, że ja cyzelują tak. Ślad pędzla, cyzelują ślad na płótnie. Ale one się obroniły w przestrzeni i też jest to ten atut, że jednak też działają, mimo że rzeczywiście mają bardzo duże, jak na takie duże obrazy, mają dość dużo tego detalu. Tutaj mamy ten obraz, który najbardziej na nas w tej chwili działa, neonowy. Ja bym chciała jeszcze wrócić do obrazu, który pomimo tego, że jest czarny, dużo jest w nim czerni, jest bardzo kolorowy. Tutaj bardzo ciekawy obraz, może byśmy... Strasznie, jak byłem mały, wywarła na mnie planeta małp. No bo właśnie ja się tu dopatruję, jakichś alienów takich... Nie, no to są czaszki małp, człekokształtnych. Ogromnie ten film wywarł na mnie wrażenie, że cywilizacja upada i de facto przejmują to naczelne, ale to nie są ludzie. I pamiętam właśnie taką scenę, gdzie zwiedzają chyba podziemia i jest plakat zapraszamy do zoo z małpą w środku i te małpy, które są przywódcami tej całej cywilizacji, nie mogą w to uwierzyć i w szoku są. I to takie nawiązanie do tej planety mało, że cały czas jesteśmy tymi zwierzętami. No właśnie ciekawy obraz, bo pomimo tego, że on jest czarno-biały, jest bardzo, bardzo sugestywny kolorystycznie. Ja chciałabym wrócić też do tego obrazu. On tutaj na ekranie nie wygląda najlepiej. Tutaj mamy jakąś postać, jakiegoś demona kobiecego z rogami, czy ja dobrze widzę? No tak, i tutaj też jest cały czas. To są właśnie te pierwsze moje obrazy z tego cyklu, właśnie Siła wyczerpanego gestu, gdzie z jednej strony mamy jeszcze figurację, która przenika się z tą abstrakcją, one wzajemnie na siebie działają.
I w jakim sensie tutaj jest zamierzenie po prawej stronie z tą postacią, a już z drugiej strony jest już mój świat totalny, który się nawarstwia, przenika. No i czego efektem jest już, jest później, zaczyna się ten gest neonowy, który jest już wyodrębnionym gestem i który jakby przejmuje już kontrolę nad obrazem, ale jednocześnie widzimy cały czas w tym szum, że jednak nie do końca ten sam gest jest, że jest jednak otoczenie, jest to wszystko, co działa na niego, oddziałowuje, no i oddziałuje też na mnie, ten wewnętrzny świat. Jeszcze tutaj. Tutaj już widzę... To są już nowe obrazy, już jakby... Ponieważ ja mam problem z cyklami, nie maluję cyklami. Każdy obraz jest indywidualną, jakby moim indywidualnym przeżyciem. Kosztuje mnie bardzo dużo energii. W związku z tym trudno jest mi założyć, że namaluję teraz 5 obrazów, które odnoszą się do czegoś. Każdy z nich jest z tą energią tu i teraz i tym, co przeżywam, tym, co mam w procesie. Jednocześnie też dużo obrazów niszczę, że czasami jest tak, że przechodzę za bardzo, za mocno i to już nie jest to. Tu jest proces, który w jakimś sensie zatrzymałem i jestem już usatysfakcjonowany. Ale drugi obraz, który powstawał obok niego, został zniszczony. To jest to właśnie ryzyko ekspresji. Tak. Miał być nawet tu przywieziony właśnie, żeby pokazać, że ta ekspresja często idzie już do destrukcji obrazu. Także to jest niestety z tym sposobem malowania to się wiąże, że albo przypadek nam pomaga przy malowaniu bardzo często, gniotę, a czasami niestety, czy ryzyko jest tutaj wliczone i niestety ryzyko nie zawsze kończy się szczęśliwie. Tak, nie ma tego cofnąć. Bardzo często żałuję, że nie ma to jak w projektowaniu graficznym, że można cofnąć do tyłu parę kroków. No nie da się, więc... A to już są klimaty moje tam na wsi, gdzie teraz przeżywam COVID, czyli na granicy Mazowsza i Podlasia, gdzie to chrześcijaństwo bardzo mocno, które jest tam, ono cały czas odciska się też na mnie. To jest obraz znaleziony stary, przedwojenny u mnie w domu. Mam całą kolekcję ikon, nie ikon, tylko takich obrazków, które znajdowały się tam w domach. No i to jest takie właśnie oddziaływanie właśnie do tego paleolitu, do symbolu słońca, a jednocześnie do tego, co tutaj tkwi w naszej kulturze i co bym nie chciał mówić, oddziałuje ta kultura na mnie. Jesteśmy już teraz w tej małej sali. Tutaj widzę sporo nawiązań takich prehistorycznych, nawet afrykańskich bardziej, z tymi strzałkami. No tak, to jest właśnie poszukiwanie, szukanie. To też właśnie w trakcie procesu tego twórczego odnośnie siła wyczerpanego gestu, gdzie poszukiwałem różnych form ekspresji związanych ze mną i z tym przetwarzaniem tego gestu. Jest tu i gest ze sprayu, i gest z wydrapania, z nawarstwiania. No i później efektem tego był sam ten końcowy gest w procesie badawczym, czyli gest neonowy. A to też odzwierciedlenie. Ten obraz się nazywa The Face. Strasznie mi się inspirujące są te wszystkie postacie boskie, które ludzie widzą w tynkach, w oknach, nawiązujące do chrześcijaństwa i to jest właśnie, można powiedzieć, twarz Jezusa, który jest przeformowany, wyłaniająca się z jakichś graffiti, z jakichś form. To wszystko tutaj działa na każdego artystę. Ja się cieszę, że udało nam się spotkać. Ja też się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że wystawa do nas dotarła i mamy nadzieję ją prezentować. Ja chciałam Państwu przypomnieć, że pomimo tego, że Miejska Galeria Sztuki jest do 17 stycznia nieczynna, jednak można do nas zadzwonić i dla grup związanych ze sztuką, związanych z kulturą, organizujemy zwiedzania, bezpieczne zwiedzania kuratorskie, na które po prostu należy się umówić telefonicznie. Oczywiście grupy nie mogą przekraczać 5 osób, ale na pewno damy radę to zorganizować tak, że będą Państwo w bezpiecznych warunkach mogli zapoznać się z wystawą, usłyszeć ciekawy komentarz. A ja zapraszam Państwa serdecznie do zobaczenia tych moich obrazów neonowych o różnych godzinach i zobaczenia, jak ten gest wychodzi w przestrzeń. Czy się będzie odbijał w tych oknach, czy będzie się odbijał w Państwa twarzach, czy będzie się odbijał na bruku. Także zapraszam serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Bardzo fajne tu macie klimaty w Chorzowie.
Dziękuję bardzo. Wystawa u nas trwa do 26 stycznia. Mamy nadzieję się z Państwem spotkać. Życzę wszelkiego dobra w nowym roku i dużo, dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.